Juzdaj, Olga, i witam was w kolejnym odcinku z naszej bardzo, bardzo tajemniczej i straszliwej serii, słuchajcie, Tubylec. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 3656 łapek w górę, także dziękuję wam bardzo. Widzę, że ta seria bardzo wam się podoba, tak samo widziałam wasze komentarze, słuchajcie. Ale koniec mojego gadania, w ostatnim odcinku byliśmy tutaj, tak jakby w tym lesie. Ja sobie troszeczkę przeszłam, bo nie chciałam tak jakby odcinka na to przeznaczać całego. A tutaj widzimy, słuchajcie, że jest jakieś światło, więc przejdziemy odrobinkę jeszcze hop, hop, hop. Jejku, słuchajcie, ale tu jest ciemno. Musimy w ogóle latarkę przy sobie mieć. Poczekajcie sekundę. Gdyby nas coś napadło, to ja sobie wolę latarkę obok karabinu, żeby o tak o sobie od razu pachnąć i żeby jak coś, to wiecie. Ja jestem uzbrojona, ja się w ogóle nie boję. Ja idę po mojego syna, mam nadzieję, że on jeszcze żyje. Tutaj jest jakieś światło. Lepiej by było chyba iść po... To wygląda jak jakieś więzienie. Dlaczego ja się przestraszyłam samego tekstu? Dobra, nieważne. Cześć, skeletonki. Tęskniłam za wami bardzo, bo ja bardzo lubię skeletonki. Lepiej sobie pójdźmy nie po wodzie, ale po klockach, żeby jak coś nas ma ciachnąć z tyłu, to w wodzie będziemy o wiele wolniejsi. Dobra. O, cześć. Dlaczego ja się tak boję tych czatów? Kurde, brama jest zamknięta, ale widzę lukę na górze. Może się przez nią przecisnę. Najpierw muszę się tam dostać. Aha, moment, czy to jest ta luka na górze? Dobra, tu jest ta luka na górze. Jaki sposób mamy tam przejść? Tutaj? Parkour! Jej, nie mogę, słuchajcie, doczekać parkoura. Gdyby mój synek był na wyspie bezludnej z tubylcami i mi ktoś kazałby parkour zrobić, to wiecie, to nie skończyłoby się dobrze. Słuchajcie, jako się tam dostałam, po moim życiu możecie zobaczyć, że troszeczkę mi to zajęło i troszeczkę dostałam po tyłku. Dobra, tutaj mamy... Udało się! Kenali, to nie było takie proste, jak uważasz, kochanie. Czy... Wiecie co, ja sobie na razie pachnę do kolejnego banana, bo troszeczkę nie chcę się przydać. Dobra, czy mam tam zejść do... Dobrze, że nam się życie... Cóż to jest? Aha, rzeczywiście to wygląda jak jakieś więzienie. Co jest tutaj? Czy my możemy jakoś tam wejść? Chyba tak. Tu jest jakieś zamknięcie bramy, dobra. Więc która brama się zamyka? Nie wydaje mi się, dobra. A, poczekajcie, bo z drugiej strony jest... Otwarcie bramy. Hop. Dobra, czyli mamy na spokojnie, będziemy mogli jak stąd wyjść. Spokojnie. Idziemy po naszego syna. To jest bardzo ważna sprawa. Idziemy po naszego synka. Ja go bardzo kocham. Bardzo się o niego martwię, że jest gdzieś w jakichś lochach. Jacyś tubylcy go w ogóle porwali. Ja nie wiem, co się z nim dzieje. Boże, ja tam nie chcę iść. Ja się tak boję. Dobra, ale spokojnie. Damy radę. Co to jest? Pan nie żyje. Okej, pan nie... O, to jest za ciemno. Pan nie żyje. To wie pan co? Ja sobie spróbuję... czy ja mogę sobie wziąć o to, co pan ma tutaj? O, nie mogę. Okej. Słuchajcie, to nie zwiastuje nic dobrego. W ogóle... Iku, jako jestem ciotą, że się tego przestraszyłam. Dobra, nieważne, nieważne. Idziemy dalej. Spokojnie, powoli, jeżeli coś takie... Wow, ten trup nieźle mnie wystraszył. A żebyś, Kenali, wiedziała. A żebyś wiedziała, słuchaj, dziewczyno. Ciebie też się przestraszyłam. Spokojnie. Wdech, wydech. Mam nadzieję, że nic jeszcze na mnie nie wyskoczy. Mamy mało stresujących sytuacji. Damy sobie radę. O, tutaj się chyba... Dobra, skończyliśmy. Co teraz? Tutaj są krwawe ślady. To też, słuchajcie, nic nie zwiastuje, nic dobrego. Idziemy. Cześć, szkieleton. Czy ja mogę tam przejść? Nie mogę.
Co się stało? A, pomoc za chwilę, to urządzenie mi rozerwie. Jak mam ci pomóc? A, jak boli, nie mam pojęcia, wsadź coś w ten kołowrotek. Który? Już czegoś szukam. Okej, to jest ten kołowrotek, czy mogę go jakoś... W jaki sposób mam to z tym, czymś to zrobić? Czy mogę tutaj przejść? Nie mogę kompletnie. Czy mogę wziąć to? Nie, nie mogę. Czy tu... Tam jest skrzynka! O, nie, nie chcę tego. Mamy to! Łom! O, jeszcze... Poczekaj. Dobra, znalazłam łom, blokuję szkodę kołowrotek! A, pospiesz się, to bardzo boli! Dobrze, proszę pana! Warsać łom w kołowrotek! Próbuję! Już wsadziłam. Pytanie, czy to zadziała. Słuchajcie... No dalej zatrzyma... o mój Boże, on właśnie przeze mnie zginął. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Proszę przeszukać... Muszę przeszukać resztę więzienia. Słuchajcie... To była... Wyszło na to, że... Musiałam nacisnąć ten wybór na czacie, a nie w niego rzucać kołowrotkiem, który został tutaj i no chłopie, no... Sorki. Może mogłeś przeżyć. No, przepraszam. Okej, to idziemy dalej. O! Dzień dobry! Proszę panią. Czy pani... Pani jest chyba... Pani... Czy... Od pani! Witaj! Ty jesteś Emma, jedno z pasażerek samochodu T98, który się tutaj rozbił, tak? Owszem, to ja. Widzieliśmy się na pokładzie, jednak gdy się odsklełam po rozbiciu się samolotu, zobaczyłam jakieś kanibali i porwali nas oni. Nasz kapitan nie żyje, a resztę zabrali do wioski. Spokojnie, Emmo. Przyszłam tutaj, aby was uratować, a przede wszystkim mojego syna Tonego. Udam się do tej wioski, tego plemienia i znajdę klucz do twojej celi. Tylko pytanie, gdzie jest ta wioska? Nie mam pojęcia, gdzie jest ta wioska, jednak często więzienia są pod wioskami. Może jest ona gdzieś nad nami? Sprawdzę to, ale najpierw zobaczę do pozostałych celi. Nie bój się, będzie dobrze. Co do tego ostatniego, to nie jestem taka do końca pewna, szczególnie jak nie potrafiłam kompletnie uratować tego pana, którego... Dlaczego ci tubylcy ich tak brutalnie zabijają? Oby to one był jeszcze cały. Co teraz robić? Poszukaj wioski, sprawdź ostatnią celę. A co jeżeli w ostatniej celi jest mój synek? Ale wydaje mi się, że chyba... Nie, no... Nie wyda... Dobra. Sprawdź ostatnią celę. No dobra, pójdę do tej otwartej celi, może coś tam... Nie! Chciałam naciskać! Poszukaj wioski! Kurczę! Zły pomysł! Mi skiknęłam. Kurde, to jakaś infekcja przez tą krew. Mam nadzieję, że nie jest bardzo niebezpieczna. Szybko się tutaj rozejrzę i idę szukać wioski. Dobra, tutaj słuchajcie, nic nie ma z tego, co widzę. Sytuacja jest... Ten w ogóle został... O Boże... Dlaczego oni tak z nimi postępują? Znaczy, moja teoria jest taka, że... Przepraszam, proszę pana, i ten kołowrotek... nieważne. Latarka. Wydaje mi się, że to jest coś w stylu... Że weszliśmy tak jakby na ich wioskę. No ale to nie jest nasza wina, nasz samochód się... Boże, ile ja mam życia. Nasz samolot się rozbił. Szybko, żeby nam życie się... Słuchajcie, czy to jest właśnie finalna walka, którą ja mam teraz... Ja dostanę... Czy... Dobra, mamy... Cały czas nam się... Powinniśmy... To ty, panie skeletonie. Ale musimy jeszcze coś zjeść. Mam nadzieję, że teraz, posłuchajcie, tak jak mówiłam, nie będzie finałowa walka, bo ja po prostu się tam zapłaczę. Spokojnie idziemy. Mamy całe życie. Jeżeli mamy walczyć o naszego syna, to będę. Ale... Dobra, mamy... Dajemy radę, tak? Wcale się nie boję. Dobra, tutaj otworzyliśmy sobie bramę wcześniej. Hop, hop, hop. O Boże, jak tu ciemno! Jejku, ja się tak strasznie boję. Gdzie mam iść? Mam iść tędy? Słuchajcie, ale też pamiętam, jak było takie jasne, tak jakby nad tym. Pamiętacie, jak na początku odcinka tutaj było troszeczkę jaśniej i na górze tego, także tam się teraz udamy. Widzicie, o tym właśnie mówiłam, że powoli zbliżamy się do wioski. Jak jest ciemno? Nie jest aż tak ciemno. Wolałabym teraz trzymać, słuchajcie, jakiś topór, żeby mieć czym się obronić, jeżeli nagle, kurczę, na nas, wiecie,
podejdzie jakiś kanibal albo jakiś, nie wiem, tubylec. Z jednej strony rozumiem, że... O, co to jest? Co to jest? To za psychopaci! No, nieźle. Nie rozumiem, jeżeli oni tak bardzo nie lubili tego, że przyszliśmy na ich wyspę, to... to mogli tak jakby... To jest wioska, muszę przeszukać te dziwne domki, ale najpierw muszę pokonać te kanibali. Po przeszukaniu wszystkich domków wydaje się do kopalni. Dobra. O, pa, 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 pa! Ciach! Dlaczego... Aha, to jest dobra, to jest po prostu... Dobra. Nie podchodźcie do mnie, ja jestem uzbrojona! Dobrze, że jesteście... nie aż tacy straszni. Tak mi się wydaje, chociaż muzyka jest przerażająca. Dobra, jeden padł. Dobra. Kurczę. Dobra, spokojnie. Spokojnie, Gaenali walczy o swojego synka. Na pewno on jest tam gdzieś, wiesz, w wiosce. Pamiętaj, że... Nie dotykaj mnie! Musimy wziąć, słuchajcie, więcej tego. Może spróbujmy z nich... Jeden. Drugi. Dobra, leży. Nie dotykaj mnie. Kurczę, że kończy nam się... Dobra, ten padł. No chodź, chodź. Czy wszyscy? Powinni być wszyscy. Dobra. Muzyko, proszę, uspokój się. Bo tam coś łazi. Czy mi się wydawało? Mam nadzieję, że mi się wydawało. Tutaj prowadzą nas ślady krwi. W ogóle mam nadzieję, wydaje mi się, że nie za bardzo widzieliście tę walkę, ponieważ mam... Jejku, już mi się wydało, że coś się pokazało. Że po prostu mam shadery i oni mogli być bardzo... Proszę, proszę, proszę! Dobra, spokojnie. Biec, 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 musisz szybko coś zjeść. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. One nie mogą iść tak szybko jak ja. Dobra, niech mi się troszeczkę życie, a my ich załatwimy z... Dobra. Ile zostało nam ammo? 9! Ha! Powodzenia, Gaenali! Niech nam się tylko szybko życie zregeneruje, bo ja nie zamierzam tam iść, wiecie, tak... Bez... Z trzema serduszkami to w ogóle był hardcore. Dobra, mamy teraz całe życie, więc możemy próbować... Próbować ich, kurczę, tutaj rozwalać. No szkielet, świetnie. Słuchajcie, bardzo mi miło was poznać wszystkich. Gdzie oni są? Nie słyszę ich. Dobra, tu jest pierwszy domek. Co się tutaj działo? Czy tutaj coś może się... Dobra, tu jest góra. Aha, zakrwawione łóżka, świetnie. Świetnie, tutaj czy coś... A, tutaj jeszcze jest kolejna góra. Tutaj są... O, skrzynka. Jedzonko! Tak, i amunicja! Jeszcze lepiej, dobra, super. A tutaj? Apteczka i... Piciu. Tutaj dobra, tutaj nie. Słyszę chyba ich, są na dole. Dobra. Nikogo tutaj nie ma. Czemu się tak boję? Tam jest bardzo oświetlone. Powinniśmy jeszcze przeszukać ten domek. Może znajdziemy jakieś wskazówki dotyczące synka. Na razie ich nigdzie nie widzę. Jeżeli mnie napadną, to... Tutaj jest kolejna. Dobra. Tutaj się wchodzi gdzieś na górę. Tak, wchodzi się na górę po lianach. Nie ty! Dobra, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. To jest tylko szkieleton. Co tutaj mamy? Mamy katanę. Uuu, katanę. Okej, okay, super. Na co katanę możemy tutaj wziąć? Na apteczkę... tak to zrobimy. Tak to, słuchajcie, zrobimy. Ale nie podoba mi się to, ile gra daje mi, wiecie, amunicji w ogóle, bo to oznacza... Hej! Wiesz, dlaczego ci dajemy wszystko w skrzynkach? Bo będziesz się bić! Czyli ja nie mogę się kompletnie doczekać tego, że będę się bić. Dobra, tutaj... to jest jedyna droga, którą teraz widzimy. Spokojnie. Widzę krew. Widzę szkielety. Minecraft zlagował. Jeszcze... Błagam cię, Minecraft, jeszcze ty mnie nie strasz. Dobra, ta latarka nam tutaj nic nie daje. Aha, nie pozwala nam tutaj iść ściana dalej, więc nie przeszukaliśmy jeszcze któregoś domku prawdopodobnie. Tylko, że którego, nie mam zielonego pojęcia.
Aha, czyli musimy iść w tą stronę, tak? Bo tutaj jeszcze nie przeszliśmy. A rzeczywiście tutaj były ślady. Dobra, myślałam, że coś słyszę. O, skrzynka! To zejście do jakiejś kopalni. Może kanibale przytrzymują tam mojego syna. Muszę się tam udać, ale najpierw przeszukam całą wioskę. Jeżeli przeszukałeś całą wioskę, idź dalej do kopalni. Jeżeli nie, to wróć i przeszukaj wszystkie domki i wieże. Przeszukałam, wydaje mi się, wszystkie domki i wieże. Tak? Czy nie, słuchajcie, jeszcze wieży nie przeszukałam. Dobra, to idziemy tam. Dobra, jesteśmy przy wieży. Znowu tutaj są ślady krwi. Patrzę w lewą i lewą i prawą stronę, zanim pójdę. Wiecie. O, dobra, tu jest skrzyneczka. Co ja mamy w skrzyneczce? Mamy apteczkę. Oho, słuchajcie, jeżeli to już jest druga apteczka, to oznacza, że będzie wielka walka. Co nie wiem, czy to jest aż tak dla mnie ekscytujące, ponieważ ja nie za bardzo lubię walczyć. Ja bym wolała się z nimi jakoś dogadać w pewien sposób. Chociaż chyba się nie da. Oho, tu się schodzi w dół? Nie, dobra, tutaj nic nie ma. Kliknij, aby przesunąć szafkę z książkami. Okej. Oho. Żeby tutaj się nic nie stało. O, tu była tylko skrzynka. Dobra, nowoczesna siekiera. O, nowoczesna siekiera bardzo mi się przyda. Nawet wydaje mi się, że. Wow, ta nowoczesna siekiera wygląda nie na niesamowicie silną. Teraz będzie mi łatwiej walczyć z kanibalami. Pewnie. I słuchajcie, wezmę ją sobie po prostu tutaj, bo nasz topór troszeczkę już jest nieogarnięty. W takim razie wracamy tam, gdzie byliśmy. Okej, słuchajcie, przeszukaliśmy całą wioskę. Możemy już pójść do kopalni. Tutaj gdzieś jeszcze widziałam skrzynkę. Więc sprawdźmy, co jest jeszcze w niej. Czy mogę ją w jakiś sposób. Mogę cię dotknąć? A, mogę cię dotknąć. Kolejna latarka, co? To znaczy, że tam będzie ciemno, co? Nie mogę się, słuchajcie, doczekać. Ja bardzo lubię, jak jest ciemno, bo ja ogólnie bardzo lubię ciemność, bardzo lubię straszne gry i horrory. Wcale się nie jestem przestraszona i jak widzę szkielety, to też czuję się bardzo fajnie. Jejku, jeżeli ja będę musiała z nimi walczyć w jaskini, to przecież to mnie to będzie. Typie, nawet się mnie nie dotykaj. Zobaczymy siekiera. Dobra, jeden leży. Słuchajcie, jednak ci kanibale nie są dla mnie aż tacy okropni, tylko że jak któryś tam mnie, wiecie, wypełzi znikąd, to się przestraszę. To się bardzo przestraszę. Tutaj trzeba użyć latarki. Dobra, jedna nie jest nam aż tak potrzebna, tak jak myślałam, więc zmienimy to w ten sposób. I tutaj przejdźmy, żeby. Ile mam amunicji? W ogóle 11, trzeba z tym uważać. Dobra. Nikt, żaden szkieleton nie chce mnie tutaj przestraszyć, prawda? Haha! Dobra, chodź tu, typie. Headshot! Headshot! Headshot, trzy headshoty, ale mamy 8 amunicji, także uważajmy z tym. Ale wolę ich trzymać na dystans, żeby się do mnie w ogóle nie dotykali. Synku, Tony, jesteś tutaj? Bo. Słuchajcie, dla. Takiego małego dziecka, w ogóle takie przeżycie, to. Muzyko, proszę się uspokoić. Dobra, typie, chodź, 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 chodź. Hop. W ogóle takie przeżycie dla takiego małego, to ja nie wiem, czy on jeszcze tak jakby się w ogóle aż tak nie przestraszył. Wiecie, ogólnie. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Trzymam kciuki. Schodzimy coraz niżej, co powoduje, że wcale nie czuję się z tym zbyt dobrze. Co to jest? To jest jakiś hak? To jest hak. To jest hak. I wchodzimy, słuchajcie, w ciemności. Cześć, szkieletonie, widzę cię, typie. Nawet nie udawaj, że cię nie ma. Chodź. A nie wiem, co walę! Nie możesz wejść, co? Czy wy słyszeliście to, co ja słyszałam? Będę trochę na opak, albo chodź, chodź tutaj troszeczkę do światła, co? Czy już padłeś? Dobra, on chyba już padł. Ale nie podobają mi się dźwięki, które słyszę, bo to nie są tylko dźwięki kanibali, ale również innych stworzeń. Jejku, ile jeszcze to będzie trwało? Ja już chcę wyjść na powierzchnię. Czy to jest powierzchnia?
Wow, jaka niesamowita świątynia. Ci tubylcy ją wybudowali? Mówiłam ci, Gaenali, po prostu oni nie chcą, to jest normalne. Słuchajcie, moja teoria jest taka, że oni po prostu nie chcą, abyśmy wchodzili na ich, wiecie, na ich terytorium. I to jest zrozumiałe, no bo kurczę, kto by chciał, żeby jakiś w ogóle obcy typ właził kurczę, do domku kogoś, tak wiecie, tak kompletnie nieproszeni. Też bym nie chciała. Jak mamy tutaj wejść? Mamy po prostu przejść tędy, bo tutaj też widzę stateczek, więc chyba spróbujmy na razie tutaj. Tylko uwaga, żeby nie wpaść do dziury. Oho, okej. I wcale nie uważam tych tubylców jako, wiecie, jakichś półgłówków. Oni po prostu robią to w ten sposób, w jaki potrafią. Chociaż. Nie wiem, po co mi było ten stateczek i w którą stronę miałam iść na początek. O! Tony, mój kochany synku, nic ci nie jest! Co oni ci zrobili? Halo, słyszysz mnie? Tatusiu, a mamusiu, to ty? Tak bardzo tobą tęskniłem. Ja też za bardzo tobą tęskniłam. Przyszłam całą wyspę, aby cię odnaleźć. Ale skarbie, dlaczego oni cię tutaj przyprowadzili? Mamo, oni mówili coś o jakiejś ofierze, ale nie wiem, co to znaczy. Możemy już wracać do domu? Widziałam tu tyle strasznych rzeczy, boję się. Dobrze, synku, wstań i chodź ze mną. Pójdziemy do samolotu i spróbujemy wezwać pomoc przez radio samolotu. Nie, to tylko tubylce. Zapewne chcecie wiedzieć, co wydarzyło się potem. Co? Ja myślałam, że ja będę z nimi walczyć. Czy chłopiec i jego mama uciekli, czy zostali dopadnięci przez tubylców? Oczywiście, że chcę się dowiedzieć, co to za pytanie. Ja myślałam, że będę z nimi walczyć. Nie mówcie, że to jest koniec mapy. Nie mówcie, że to jest koniec mapy. Dark Mind, jeżeli to oglądasz, to. Słuchajcie, czy to są napisy końcowe? Mam nadzieję, że będzie jakaś scenka ponapisowa po prostu. Jeżeli to jest koniec mapy, tak jak uważam, to w ogóle wow, Dark Mind. I te dwie osoby, które ci pomagały, przepraszam, nie zapamiętałam waszych ników na początku. Mega niesamowita robota. Wow, jestem w szoku. Bardzo mi się podobała mapka. Dzięki za zagranie! Mapa by Darkmind. Jeżeli mapa ci się podobała, to daj diament. Jeżeli pod mapką będzie 200 diamentów, to zrobię drugą część. Mapa robię na przez pół roku. Wow, słuchajcie, jestem w szoku. W ogóle. Było super, znaczy bardzo się bałam i nie wiem, czy potrafiłabym to przejść znowu, bo mi się, słuchajcie, mam ręce takie spocone, ohydne, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, pamiętajcie, team, szary przycisk, tak, dokładnie i słuchajcie, dziękuję wam i do kolejnego, cześć!